Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dzisiaj na tapecie Zecharia Sicin i zapewne inne spojrzenie na tę postać i jej dorobek, a także ogromny wpływ jaki ma na wielu ludzi interesujących się początkami naszej cywilizacji. Zecharia Sitchin to dziś ikona i symbol starożytnej historii Sumerów, której interpretację przedstawił w serii własnych książek, prezentując światu kosmiczną rasę Anunnaków. Jego książki zapłodniły wyobraźnię ogromnej ilości ludzi, przedstawiając niepokojący obraz z ludzkiej odległej przeszłości, kiedy to na naszą planetę, Dotarła kosmiczna rasa istot zwanych anunakami i powołała ludzkość do życia. Sitchin do końca życia utrzymywał, że wszystko, co napisał w swoich książkach, ma swoje źródło w historiach spisanych przez sumerów na glinianych tabliczkach. Kiedy rozpytywałem różnych ludzi, którzy osobiście znali Sitchina, ciekaw, skąd ma taką wiedzę i umiejętność. Opowiadano mi historię, że wychowywał się w tradycyjnej żydowskiej rodzinie na Bliskim Wschodzie. Jego ojciec handlował starożytnymi artefaktami, a mały Sicin potrafił czytać starożytne pismo już w wieku pięciu lat. I jest to wspaniała legenda. Niezwykle imponująca i robiąca wrażenie. Pochodzenie rodziny Sicina nie jest jednak jasne. Wydawca książek Sicina utrzymuje, że Zecharia... Urodził się w Rosji, a wychował w Palestynie. Z kolei sam Sichin często opowiadał, że urodził się w Izraelu, co jest niemożliwe, bo Izraela jako kraju nie było wówczas na świecie. Można oczywiście powiedzieć, że Izrael to stan umysłu i jeśli chwilę nad tym pomyśleć, rzeczywiście jest to niezmiernie ważne, aby ocenić postać Sichina. Dzięki Sitchinowi znana jest dziś niemalże każdemu planeta Nibiru, o której opowieść zamieszczona jest w eposie Enuma Elish, który jest historią powstania świata i człowieka. Pasażerowie Nibiru nadali nazwy planetom naszego układu słonecznego i według Sitchina było ich 12, wliczając w to Słońce i ziemski księżyc. Dziś z łatwością rozpoznajemy te planety oprócz jednej, tej, na której przybyli Anunnaki. Wciąż nie wiemy, czy Nibiru to prawdziwa planeta, czy tylko mit. W Enuma Elish jest także opisana historia jednego z księżyców Nibiru, który zderzył się z planetą, nieistniejącą już w naszym Układzie Słonecznym, która zostawiła po sobie jedynie pas, zwany dzisiaj pasem asteroidów. Powstał wówczas kosmiczny chaos, w którym inne ciało niebieskie uderzyło także w Ziemię. Sitchin interesował się astronomią i w serię swoich książek wkomponował teorię astronoma Roberta Harringtona o istnieniu jeszcze jednej planety w naszym Układzie Słonecznym. Użył także teorii innego astronoma, Toma Van Flanderna, aby podeprzeć tym swoją historię o wędrującej planecie Nibiru. Tak więc zdecydowanie nie wyczytał tego na glinianych tabliczkach. Ale sprytnie podłączył awangardowe i kontrowersyjne teorie mainstreamowych astronomów do swojej opowieści, którą nazwałbym Ewangelią według Sitchina. To istotny moment w zrozumieniu tajemnicy jego tak zwanych odkryć. Suche naukowe dane przetwarzał na barwną historię, która powstała w jego wyobraźni, jednocześnie sprawiając wrażenie, że jest wynikiem poważnych studiów i badań. Dokładnie ta sama technologia została wykorzystana do stworzenia mitu o wielkiej lechi. Książki Sitchina szybko zyskały sobie ogromną sławę, na dodatek były one jedyne, które tak mocno i konsekwentnie stały w opozycji do oficjalnej akademickiej nauki. Sitchin opisywał ze szczegółami sceny życia anunaków i Sumerów, i to, co zaczęło mnie niepokoić, to fakt, że tak przecież ważnej dyskusji unikają mainstreamowi badacze, którzy przecież próbowaliby dokonać korekty albo potwierdzenia tego, o czym opowiadał Sitchin. Co prawda pojawił się Michael Heiser, który utrzymywał, że Sitchin nie zna języka sumeryjskiego, ale jak się okazało, on sam okazał się być bardzo kontrowersyjnym człowiekiem. Jest on fundamentalistą religijnym i jego interpretacja teorii Siddhjina i tłumaczonych przez niego tabliczek opierała się głównie na tym, aby wypromować ogólnie pojmowane chrześcijaństwo jako religię uniwersalną i zmniejszyć w niej znaczenie judaizmu, który stał u jej podstaw z narodem wybranym na czele. Dlaczego akurat chrześcijański fundamentalista stał się najgłośniejszym i najbardziej aktywnym krytykiem teorii Siddhjina? Ano dlatego, że jak się okazuje, Siccin również był religijnym fundamentalistą. Sitcin pochodził z rodziny żydowskich mistyków, których wiara była oparta na Talmudzie. Talmud jest rodzajem komentarza do Pięcioksiągu Mojżeszowego i są to pisma apokryficzne, pochodzące z rozmaitych rejonów świata i często były spisywane w starożytnych językach i dialektach semickich. I to właśnie te języki, proszę państwa, znał Sycin, a nie język sumeryjski. Jako fundamentalista żydowski uznał jednak, że pierwsi ludzie musieli być semitami i dlatego dowolnie łączył ze sobą słowa i znaczenie rozmaitych tekstów z przeszłości. I na tej samej zasadzie jego uczniowie stworzyli mit Wielkiej Lechii, uznając, że skoro w Krakowie była Wanda, to od niej pochodzą Wandale i wiele podobnych historycznych nowotworów. Oznacza to manipulację na wielką skalę, a sam Sitchin paradoksalnie nie był manipulatorem. W swoim pokręconym umyśle wierzył, że to, co opisuje, jest prawdą. Jego osobiste poglądy można porównać do teorii z nazistowskiego An tylko że u niego rasą panów nie byli starożytni Aryjczycy, a starożytni Żydzi. Czy ktoś chce, czy nie? Naród wybrany. Sam Sitchin był cichym i skromnym człowiekiem. Nigdy nie wchodził w gwałtowne dyskusje czy konfrontacje. Ktokolwiek wchodził z nim w argumenty, Zecharia milkł, a potem odwracał się bez słowa na i odchodził. Mówił potem, że lepiej jest spędzić czas na pracy niż podsycać niezdrowe emocje, zwłaszcza z ludźmi, którzy nie chcą nawet spróbować zrozumieć tego, o czym mówi, bo już i tak mają wyrobioną przez siebie opinię i uważają, że wiedzą więcej niż ty. To interesująca postawa, jak na kogoś, kto prezentuje rewolucyjne podejście do historii naszej cywilizacji. Sitchin z wykształcenia nie był ani archeologiem, ani historykiem. Ukończył w Londynie szkołę ekonomiczną, wysłany do Anglii przez ojca, który widział w nim swojego biznesowego następcę. W Londynie Sitchin odwiedzał lokalne muzea, których starożytne zbiory są jednymi z najlepszych na świecie i świat zamierzchłej starożytności, a właściwie prehistorii, wciągnął go bez reszty. Brytyjczycy byli pionierami archeologii w krajach takich jak dzisiejszy Irak czy Egipt i wiele sumeryjskich tekstów na glinianych tabliczkach prezentowano w muzealnych gablotach British Museum w Londynie. Kolekcja sumeryjska tego muzeum liczy sobie 130 tysięcy glinianych sumeryjskich tabliczek. Wzbudziło to u Sicina ogromne zainteresowanie tematem i zaczął intensywnie studiować naukowe teksty opisujące starożytny sumer. W swoich książkach Sicin często powołuje się na artykuły z magazynów naukowych, tyle że są to artykuły pisane głównie w latach dwudziestych i trzydziestych i z tego powodu dziś trudno brać je serio pod uwagę, bo wiedza na temat Mezopotamii od tamtych czasów znacznie się rozwinęła. Jego książki posiadają też imponującą bibliografię, która stwarza wrażenie ogromu wiedzy, jaką wziął Sitchin pod uwagę. Jednak jeśli wgłębić się w taką bibliografię, większość prezentowanych tam pozycji stoi w sprzeczności z tym, co mówił Sitchin. Jedyny więc sposób, aby traktować jego książki poważnie, to uznać, że był on dziennikarzem, albo jeszcze lepiej pisarzem. I jest to zasadniczy powód, dlaczego nigdy nie było wielkiej dyskusji pomiędzy nim a innymi naukowcami, sumerologami. Język starożytnych sumerów jest z pewnością unikalny i niewielu ludzi ma wystarczającą pasję, aby się temu poświęcić i nauczyć się tego języka. Na świecie żyje obecnie 60 do 100 osób, które potrafią go rozpoznać i czytać. Jest to więc liczba niewielka. A samo towarzystwo wręcz elitarne. Temat też jest trudny, zwłaszcza, że nie ma dziś jak prowadzić skutecznych badań archeologicznych ze względu na nieustanną wojnę w tym rejonie. Znakomity sumerolog Samuel Noah Kramer w swojej książce Historia zaczyna się w sumerze napisał, że sumerologia to najwęższa naukowa specjalizacja. Najsłynniejszą książką Sitchina jest Dwunasta Planeta I podarowano ją kiedyś takiemu zawodowemu sumerologowi I to jednemu z najlepszych na świecie I jest nim nasz rodak proszę państwa Piotr Michałowski Który obecnie jest profesorem emerytem na Uniwersytecie w Michigan W Ann Arbor Książka miała być żartem Bo Michałowski nigdy nie słyszał o Sitchinie I jest to zrozumiałe Zecharia jak ognia unikał dyskusji z akademikami, mimo że jego teoria była w krzyczącej sprzeczności z oficjalną sumerologią. To, co Michałowski przeczytał u Sitchina, wprowadziło go w prawdziwe zdumienie. Zajmując się zawodowo badaniem Sumeru, nie miał nawet świadomości istnienia fenomenu Sydcina. A także tego, jak wielki wpływ ma to, co napisał Zecharia, nie tylko na popularyzację tematu, ale na sposób patrzenia na najstarsze dzieje naszej cywilizacji. Czy wiecie Państwo, że teksty oryginalnych sumerów nie są nawet sumeryjskie, bo zostały spisane przez akadyjczyków, którzy zajęli ich miejsce? Teksty sumeryjskie zostały zapisane w formie pisma klinowego przez akadyjskich skrybów dwa tysiące lat po tym, kiedy sami Sumerowie zniknęli z powierzchni naszej planety. To tak jakby dziś zacząć przepisywać dokumenty z czasów Juliusza Cezara. Tak więc to, co dziś nazywamy sumeryjskimi tabliczkami, jest jedynie sumeryjską historią zapisaną w języku akadyjskim, różniącym się poważnie od sumeryjskiego. Sitchin w ogóle tego nie rozróżniał i często mieszał ze sobą historie sumeryjskie z akadyjskimi. Miesza też ze sobą narody. Uznaje na przykład churytów za naród indoeuropejski, którym z pewnością nie byli. Za ich potomków uważa Urartów, którzy nimi nie byli, bo istnieli w tym samym czasie co churyci. i ich języki były podobne. Z kolei języki Sumerów i Akadyjczyków były od siebie kompletnie różne. I ze sobą niezwiązane. Język sumeryjski miał swoje monosylabowe korzenie, do których dodawano przyrostki i przedrostki, tworzące element gramatyczny. Język akadyjski jest językiem semickim i miał korzenie, które są w zasadzie abstrakcją zawierającą szkielet spółgłoskowy, składający się zwykle z trzech spółgłosek H, W, J. Tak zwany wzór głosowy, tak jak przyrostki i przedrostki, determinują tu gramatyczną funkcję konkretnego słowa. Profesor Michałowski pokazuje to na przykładzie słowa prs, które oznacza dzielić. I prus on ona podzieliła, i paras on ona dzieli, parasu podzielić. Jest to logiczna konsekwencja i nie można mieszać ze sobą dwóch języków, aby coś nazwać lub stworzyć nowy wyraz. Dlatego etymologia stosowana przez Sitchina jest kompletnie zła, bo nieustannie miesza on ze sobą języki, burzy gramatykę, tworząc nie tylko terminy bez żadnych logicznych podstaw, ale mające kompletnie absurdalne znaczenie. Sitchin tłumaczy sumeryjskie słowa tak, jak na przykład ktoś, orientujący się dość dobrze w języku angielskim, chciałby na bazie jego zrozumienia zbadać źródło słowa Manhattan, nie mając pojęcia o jego pochodzeniu. I taki człowiek wyodrębniłby wówczas trzy słowa: man, hat i tan, czyli człowiek, kapelusz i opalenizna. Do tego nie znając angielskiej gramatyki, przetłumaczyłby to jako opalony człowiek w kapeluszu albo nawet opalony kapelusz na człowieku. Mógłby nawet uznać, słysząc, że miasto zakładali Holendrzy, że słowo hat jest niemieckie i oznacza po angielsku mieć. Co dałoby wyjaśnienia słowa Manhattan jako człowiek, który miał opaleniznę. Czy coś takiego ma sens? Nie ma najmniejszego sensu. Ale w taki właśnie sposób sumeryjskie słowa tłumaczył Zecharia Sitchin. Przykładem takiego rozumowania Sitchina jest jego wyjaśnienie znaczenia imienia bogini. Tiamat, które Sitchin tłumaczy jako służebnica życia, nie podając nawet logiki, na podstawie której dokonał takiego tłumaczenia. Zaintrygowało to profesora Michałowskiego i postanowił to jakoś wyjaśnić. I wygląda na to, że Sicin wziął sumeryjskie słowo ti, które oznacza życie, i amat, które pochodzi z akadyjskiego amtu, co oznacza służącą dziewczynę. Gdyby dziadek Zecharia znał oba języki, wiedziałby, że w takim przypadku słowo brzmiałoby amat ti, bo tego wymagało składanie słów w zdaniach w obu językach. Ale co najważniejsze, nigdy nie tworzono nazw zmieszania ze sobą języków i Sitchin to zupełnie ignoruje. Kiedy czyta się książki Sitchina, przytłaczają one ogromem wiedzy, nazewnictwą i historycznymi danymi. I wygląda na to, że Zecharia posiadł potężną ilość informacji, ale nawet tu da się wykryć skąd one pochodzą. Sitchin rzeczywiście interesował się odkryciami archeologicznymi na terenie Bliskiego i Środkowego Wschodu. Uważnie śledził literaturę naukową i jego powieść w swoim szkielecie odzwierciedla wszystko to, co napisał amerykański sumerolog, którym był Samuel Noah Kramer. Dla Sitchina był to, wydaje się, naturalny wybór, bo Kramer, tak jak Sitchin, był z urodzenia rosyjskim Żydem. Kreimera pasjonował sumer i spędził 60 lat swojego życia na tłumaczeniu tabliczek z pismem klinowym. To on odczytał, że sumerowie nazywali siebie czarnogłowymi. W latach 30. brał udział w wykopaliskach archeologicznych w okolicy Mosulu. Nie znalazł tam tabliczek, ale rok później prowadził badania archeologiczne w Telfara, w miejscu, gdzie stało kiedyś starożytne miasto Szurupak. Znalazł tam tysiące glinianych tabliczek. Co ciekawe, wiele z nich było wypełniaczami ścian w domach w mieście. Tabliczka, która przestała być dla kogoś ważna, służyła jako materiał budowlany. Kramer i jego praca była intensywnie wspierana i wydaje się to być bardzo istotne przez Fundację Rockefellerów i Stowarzyszenie Guggenheima. W latach 1898-1900 prowadzono intensywne wykopaliska w starożytnym mezopotamskim mieście Nippur, gdzie wykopano 50 tysięcy glinianych tabliczek z pismem klinowym. Połowę przewieziono do Stambułu, a drugą połowę do amerykańskiego Penn State. To właśnie ten uniwersytet stał się głównym miejscem pracy Kramera i do dziś ma największe zbiory sumeryjskich artefaktów w Ameryce. Znajduje się tam 30 tysięcy glinianych tabliczek z Mezopotamii, a więc o 100 tysięcy mniej niż w Londynie. Kramer odbył podróż do Stambułu, aby przejrzeć turecką część kolekcji. Oddzielił wówczas tabliczki, które zapisano pismem sumeryjskim, od tabliczek zapisanych w akadyjskim. I już wtedy wiedział, że oba języki są od siebie zupełnie różne. Jednym z efektów jego pracy było odkrycie zapisanej po sumeryjsku historii Hioba, która jako księga Hioba jest uznawana za oryginalną część Starego Testamentu. Historia ta według Kremera została zapisana 2000 lat zanim powstał Stary Testament. Odkrył on także dokument, który stał się pierwowzorem kodeksu Hammurabiego, który jak się okazuje istniał co najmniej 300 lat przed Hammurabim. Podobnie było z historią Dilmun, którą dziś znamy ze starotestamentowej wersji historii Adama i Ewy. Różnica jest taka, że w rajskim ogrodzie bogini Ninhursag pojawił się Enki, który sam zjadł wszystkie rosnące tam owoce, czyli zjadł wszystkie rozumy. Podobnie z historią potopu, gdzie protoplastą Noego jest Ziusundra, któremu bogowie nakazali zbudowanie wielkiej łodzi. Dlatego dla ludzi wychowanych w judaizmie i studiowaniu Starego Testamentu teksty te szczególnie mocno oddziaływały na wyobraźnię. I dla Sitchina stało się to okazją do stworzenia własnej interpretacji tych historii. Sitchin fascynował się pracą swojego ziomka Kramera i w swoich książkach używa on nawet tych samych zdań co Kramer i dokładnie powtarza przetaczane przez naukowca mity. Ale oczywiście wokół tego buduje własną, fantastyczną teorię. Popełnia wówczas błędy oczywiste dla historyka, ale nie dla laika. Sitchin na przykład nie wie, że historia adapy nie jest sumeryjska, ale akadyjska. Znana w jego czasach najwcześniejsza wersja tego mitu pochodzi z Egiptu, z czasów faraona Echnatona, kiedy to język akadyjski był językiem dyplomatycznym. Okazuje się jednak, że istnieje oryginalna sumeryjska historia adapy. Ale Sitchin nie mógł jej znać, bo odkryto ją dopiero w połowie lat 90. I dziś znają ją jedynie sumerolodzy, bo do tej pory nie została nawet opublikowana. Sitchin opisuje w swoich książkach boga Enlila, którego imię tłumaczy jako pan przestworzy. Tymczasem słowo Lil w języku sumeryjskim nie ma wcale takiego znaczenia. Sitchin pisze o sumeryjskich królach, którzy udali się z protestem do zgromadzenia bogów. Tworzy dramatyczną opowieść, ale wyraźnie opiera się tu on na tekście pisanym przez ostatniego króla ur do swojego wasala, władającego północnym miastem kazalu. Jest to więc bez wątpienia świadome nadużycie i wprowadzanie w błąd. Sitchin przedstawia bogów i trzeci z nich nosi imię Ea Enki Słowo Ea nie jest sumeryjskie, a pochodzi ze wczesnych języków semickich. I Ea to imię, które w żydowskiej tradycji to Haya. Haya jest mężem Nidaby, bogini pisma, do której Sitchin powinien modlić się częściej, żeby mu pomogła w napisaniu tych książek. Nidaba była teściową Enlila. Sitchin znów, jak to ma w zwyczaju, miesza słowa semickie i sumeryjskie. I myślę, że robił to z całą świadomością. Jako człowiek pobożny robił co mógł, aby potwierdzić prymat historii ze Starego Testamentu nad resztą światowego dziedzictwa, a tym samym prymat Jahwe, czyli Enlila i narodu wybranego nad resztą ludzi. Sitchin pisze dalej o mieście ha co oznacza miejsce wodnych ryb, które znane było także jako E-Ridu, co oznacza dom z daleka. W nazwie Haki, ki jest nieme, a Ha odczytuje się jako Kuwara i było to osobne miasto niedaleko Eridu. Nikt nie ma dziś pojęcia, co znaczyło Eridu. Miało to być miasto Enki, ale takie miasto zapisane byłoby znakiem Nun, które symbolizuje Enki. Jeśli słowo Eridu podzielić na sumeryjskie sylaby, oznaczałoby to słodkie miasto, a nie dom z daleka. Nie wiadomo więc skąd Sicin wziął swoje tłumaczenie. Sicin pisze, że Bóg zła to zu, co oznacza mądrość. Zu jest słowem sumeryjskim i akadyjskim. I oznacza orła z głową lwa. I w języku sumeryjskim był to anzu. Słowo mu z kolei po sumeryjsku oznacza imię, a Sicin tłumaczy to jako latająca maszyna. Następnie Sicin wielokrotnie pisze o girsu świętym miejscu w mieście Lagasz. Tymczasem Girsu było starożytną nazwą kopca Teloch, a Lagasz było nazwą innego kopca w tej samej okolicy, zwanego dziś al Al-hiba. Sitchin pisze także o babilońskim Bogu Marduku, którego zapisuje jako Marduk i tłumaczy jego imię jako Syn Świętego Wzgórza. Według profesora Michałowskiego Sitchin użył tu akadyjskiego słowa Maru, oznaczającego syn, sumeryjskiego słowa du, oznaczającego wzgórze i jeszcze jednego sumeryjskiego słowa ku, oznaczającego świętą czystość. Jest to takie samo tłumaczenie znaczenia słowa marduk, jak w przytoczonym poprzednio słowie Manhattan, czyli czysty nonsens. Dalej Sitchin pisze o bogini Nanna i miał to być skrót od sumeryjskiego słowa nannar, czyli jasna. Tymczasem to akurat sumeryjskie słowo nie ma oczywistej etymologii. Końcówkę "-r-" do słowa "-nama-" dodali akadyjscy skrybowie, co dawało mu znaczenie błyszczeć, ale nie ma to żadnego związku z sumeryjskim słowem, które Zecharia tłumaczy jako jasna. Etymologię słowa "-ishkur-" tłumaczy Sicin jako górzysty tylko dlatego, że element słowa "-kur-" oznacza góry. Nie wyjaśnia jednak całej reszty. Akadyjski bóg sztormu Adad według Syczina ma swoje pochodzenie w sumeryjskim słowie Dada. Tymczasem takie słowo w ogóle w sumerze nie istnieje i Sitchin zapożyczył je z hebrajskiego, tym samym mieszając ze sobą trzy języki. Miesza to jeszcze bardziej dołączając do tego dwa inne semickie języki, amorycki i hadacki, ale nie mają one nic wspólnego z akadyjskim i tworzą kompletny chaos. Sichin wyraźnie wierzy, że jedna literka nie robi różnicy. To tak jakby dowolnie używać sobie słowa półka i kółka, uznając, że pierwsza litera jest dowolnie wymienialna. Sicin pisze dalej na przykład, że łódź zagmu ku oznacza jasne mu, które jest z daleka. Tymczasem po sumeryjsku zagmu oznacza nowy rok, a ku oznacza święty, czysty. Samo mu w tłumaczeniu Siccina oznacza, który wznosi się prosto. Takiego tłumaczenia słowa mu nie znalazł żaden sumerolog w historii, ale Siccin idzie na całość i przedstawia tabelę ze znakami oznaczającymi mu i w jaki sposób ten znak zmieniał się w historii i brzmi to bardzo naukowo, ale dla laika z pięciu znaków tylko dwa pierwsze oznaczają mu Reszta to zupełnie inne, niezwiązane z mu znaki. I Sichin robi ze słowem mu straszne rzeczy. Na przykład, termin niebiańska komnata oznaczona jest według niego sumeryjskim słowem szumu, gdy tymczasem element słowa szu jest bez wątpienia semicki. Dalej jest jeszcze weselej. Sumeryjskie słowo naru, co oznacza kamienie, które się wznoszą, Sidcin tłumaczy jako ogniste, podniebne pojazdy. Sitchin znów myli słowo sumeryjskie z akadyjskim i sumeryjskim. Po akadyjsku naru oznacza obiekt dający światło. Sumeryjskie słowo naru to kamień, który się wznosi i nie ma to nic wspólnego ze statkiem kosmicznym, bo termin ten oznaczał nic innego jak Zwykły kamień ustawiony pionowo, który oddzielał od siebie jakiś teren i oznaczał granice. I tak dalej, proszę Państwa. Do tego dochodzi astronomia sumerów, gdzie poplątanie z pomieszaniem jest podobne jak w przypadku tłumaczenia w cudzysłowie tabliczek. Niemalże wszystko, co napisał w swoich książkach Zecharia czyn jest błędne i nieprawdziwe. Nie ma to żadnych podstaw ani w historii, ani w archeologii, czy lingwistyce. To, co napisał Sitchin, można jedynie przyjąć na wiarę. I na tym polega klucz do jego popularności. Teorię Sitchina rozwinął Michael Tellinger, który uznał, że mityczna kraina Abzu nie mieściła się w dolinie Tygrysu i Eufratu, ale w południowej Afryce, gdzie do tej pory wydobywa się ogromne ilości złota. Niekiedy podczas drążenia nowych chodników w kopalniach natrafia się na stare korytarze, wskazujące, że ktoś wydobywał tu złoto w ekstremalnie odległych czasach. Cały teren usiany jest kamiennymi kręgami o tajemniczym i nieznanym pochodzeniu. Tellinger w plastyczny sposób umieszcza historię nie tyle sumeryjskich, co sitcinowskich anunaków na terenie południowej Afryki. I jest to fascynująca historia i mocno zakorzenia się w wyobraźni, w mojej do tego stopnia, że odbyłem tam nawet podróż. Kamienne kręgi z kalendarzem Adama są zdumiewające, ale nie ma tam nic, absolutnie nic, co mogłoby łączyć je z kulturą Sumerów. Jest to więc fałszywy trop. Afrykańskie kręgi są najprawdziwszym fenomenem. Tyle, że kartka z ich historią jest nieskazitelnie czysta, bo nic na ich temat nie wiemy. Fenomen Sitchina pokazuje, jak jeden człowiek był w stanie zrobić miliony ludzi w konia. To pokazuje również, jak łatwo się przedstawić jako tłumacza sumeryjskich tabliczek. Jednocześnie Sitchin ukrywał przed światem, kim jest naprawdę. Był członkiem brytyjskiej masonerii i ta część jego życia bardzo rzadko jest eksponowana. Jego książki zdobyły sobie szaloną wręcz popularność i z tego powodu dziwne wydaje się to, że tak naprawdę nie doczekał się solidnej krytyki tego, co tam umieścił. Można odnieść wrażenie, że przedstawiona przez Sitchina wersja wydarzeń z naszej zamierzchłej przeszłości, komuś bardzo odpowiada. Dzisiejsza historia to, proszę Państwa, zaledwie zarys kilku myśli na temat Zecharii Sitchina. Osoby, która niewątpliwie odcisnęła swoje silne piętno na myśleniu o historii Sumerów, także na moim myśleniu. Powód, dlaczego tak długo zwlekałem z programem na ten temat, jest nieco banalny. Bardzo chciałem i chcę nadal spotkać się z profesorem Michałowskim w nadziei, że dowiem się od niego, o co chodzi z Sumerami i gdzie jest sumeryjski pies pogrzebany. Sytuacja z wirusem pokrzyżowała na razie te plany. I może na jesieni uda mi się dostać na wykład profesora Michałowskiego i zadać mu kilka pytań. Jestem pewien, że jest to idealny człowiek, który taką wiedzę posiada, mając na dodatek polskie korzenie. Czy zatem to, co napisał Zecharia Sitchin ma jakąkolwiek historyczną wartość? I odpowiedź brzmi, że taką samą jak Grautron, Władca Pierścieni czy Gwiezdne Wojny. I jak zawsze wybór należy do Państwa. A dziś już dziękuję za Państwa uwagę. Dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy pomimo ciężkich czasów nadal decydują się wspierać Polaraxę. Jest to dla mnie zobowiązanie, którego nie chciałbym zawieść. Dlatego ten program trwa nadal, mimo że czasem porusza się ruchem szachowego konika. A to oznacza, że jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Do usłyszenia. Mówił Krysmiekina, który odcina się od Sicina.